Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za możliwość bycia tutaj. Nie ukrywam, że zada mnie stres, bo nie jestem dobra w prezentacjach. Także będę się posiłkować notatkami z myśli, które wczoraj zebrałam, ponieważ zajmę się tutaj takimi kwestiami jak vulnerability, ale też grupami zagrożonymi wykluczeniem, wykluczonymi. I będę tutaj akurat mówić z takiego mojego kawałka aktywistycznego. Jestem od 14 lat aktywistką praw człowieka i to jest bardziej z moich odczuć w pracy, w relacjach z ludźmi. Jest to naprawdę kropla tematu, także też stąd moje notatki, żeby nie popłynąć. Możemy o tym rozmawiać z godzinami. Vulnerability na polski tłumaczymy jako bezporonność, wrażliwość, podatność. Przyjęło się mówić o tym jako wrażliwości, podatności na zranienie. Definicje pojawiają się w dokumentach organizacji międzynarodowych, organizacji badawczych. Ja też o nich mówić nie będę, bo to jest tylko 10 minut, można sobie je doczytać, są dostępne. Znajdujemy wrażliwość na zranienie też w Helsińskiej Deklaracji Praw Człowieka i Deklaracji UNESCO. To, co powtarza się w definicjach, również wśród badaczek i badaczy tematu, to m.in. niezdolność do ochrony własnych interesów, brak zdolności do wyrażenia świadomej zgody, o której mówił Jan, też dobrowolnej tej zgody, bezbronność. Co może prowadzić, na co też zwracają właśnie uwagę badaczki i badacze, do paternalistycznego podejścia do osób i grup, a nawet do negowania ich doświadczeń. I tutaj pojawia się relacja władzy, czyli właśnie wiem, co dla was najlepsze, czego potrzebujesz, zamiast wzmocnienia i wsparcia, oddania czy zapewnienia w ogóle przestrzeni, uznania i sprawczości tych osób. Wśród części osób badających pojawia się również podejście mi dużo bliższe, że vulnerability, wrażliwość, podatność na zranienie jest tak naprawdę kondycją ludzkiej egzystencji, czyli nas wszystkich, i wychodzimy w tym momencie, co jest dla mnie bardzo ważne, z podziału na my i oni, inni. Według mnie tutaj, w różnych badaniach, obszarach, tematach, kontekstach, sytuacjach też, różne osoby na co dzień w danej sytuacji mające bardzo wiele przywilejów, w innej sytuacji mogą być podatne na zranienie, dyskryminowane czy zagrożone wykluczeniem. Tu jeszcze dopowiem, że w polskim na przykład ustawodawstwie, jeśli chodzi o termin wykluczenia społecznego czy marginalizację, to możemy raczej czytać o takim wykluczeniu ze względu na zasoby materialne czy kryzys bezdomności. Na szczęście badaczki i badacze, aktywistki, aktywiści poszerzają to o inne grupy doświadczające wykluczenia, również systemowego, ze względu na rasę, narodowość, na przykład osoby z doświadczeniem migracji, uchodźstwa, płeć czy orientację seksualną. I w kontekście badań, teraz pójdę za jedną myślą, która właśnie przyszłam wczoraj, żeby coś zobrazować. Pozyskiwałam w naszym projekcie bazę kont na Twitterze. To badania jest do czytania też u nas, na to teraz nie ma czasu. Natomiast klucz był taki, że miało być w języku angielskim i osoby miały często tweetować w ostatnim czasie na temat COVID-u i szczepień. I najlepiej tak po kilka razy dziennie. Więc wpisałam w wyszukiwarkę hasztagi, pojawiło się mnóstwo kont, ja na nie rzeczywiście wchodziłam, sprawdzałam ostatnie 2-3 miesiące wstecz, jak oni często tweetują na temat tych tematów, i zebrała nam się baza kilkudziesięciu kont, z czego około 10 były to tylko osoby o innym niż biały kolorze skóry. I w tym momencie stwierdziłam, że to jest to duża homogeniczność i od razu pojawiają mi się pytania. Dlaczego tak duża? Czy chodzi o algorytmy? Jakie osoby w ogóle korzystają z takiego medium jak Twitter? Jakie osoby korzystają, nie wiem, z Facebooka i tak dalej? Kim są? Czy jest to też kwestia przywilejów? Na przykład rodzaju czy czasu wykonywanej pracy? Że jedni mają częściej dostęp do internetu, inni rzadziej. Czas i kontekst.
który uważam za bardzo ważny. Gdybym zbierała te dane kilka tygodni później, ta baza mogła wyglądać zupełnie inaczej, ponieważ oglądając, co te osoby postowały w tym czasie, okazało się, że miał w tym czasie atak na tle rasowym i te wszystkie 10 kont tych osób były tak naprawdę dużym zbiorem postów na temat rasizmu, a kwestie COVID-u odeszły gdzieś w dalszy plan, więc pewnie biorąc ten klucz, który mieliśmy jako postowanie bardzo duże na temat COVID-u i szczepień, nie zostałyby wybrane do naszego badania. Zagrożenia i trudności, które ja tu widzę i też, tak jak mówiłam, to jest tylko kropla w morzu na dużo dłuższą dyskusję, ale chciałabym tutaj zwrócić uwagę, czyli interwencje paternalistyczne, wykluczenie z badań, z lęku badaczy i badaczek przed zranieniem już osób podatnych na zranienie w trakcie tego badania, wykluczenie z badania, kiedy nie docieramy do grup, mimo że wiemy, że są na przykład częścią badanej społeczności, i nie mamy refleksji na ten temat. Czas i kontekst, o którym mówiłam. Interwencje, tutaj możliwe triggery w kontekście osób. Informacja o tym na przykład przed badaniem, że te triggery mogą wystąpić. Myślę, że można o tym pomyśleć. Lub w obszarze dezinformacji w sieci, to mam takie przekonanie, że na przykład walka z fake newsami na temat wojny w Ukrainie, może lepiej, żeby nie wyglądała tak, że wrzucamy agresywne i bardzo drastyczne, nie wiem, obrazy, filmy, żeby zdementować fake newsa, jeśli mamy uważność na osoby z doświadczeniem uchodźczym na przykład. Wykluczenie cyfrowe. Nie wiem, jakie są statystyki, natomiast właśnie z doświadczenia z grupami wykluczonymi wiem, że nadal to istnieje, jest to problem. Co możemy zrobić? I co jest ważne z mojego punktu widzenia, to każdorazowo zaczynając projektowanie badania już, zdefiniować sobie, jakie mamy zagrożenie, że wykluczymy osoby lub grupy, które wiemy właśnie, że na przykład w tej danej społeczności istnieją, dlaczego możemy je wykluczyć, kim są, jak do nich dotrzeć i jak je usłyszeć. Jest to dla mnie taka uczciwość wobec tych osób. Jak zadbać o bezpieczną przestrzeń, by osoby mogły udzielić tej świadomej, dobrowolnej zgody na udział, ale też myślę sobie, że w kontekście tych relacji władzy, żeby dać im przestrzeń do właśnie, żeby mogły nie udzielić tej zgody. Budowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych i tutaj bym widziała zapraszanie osób dokładnie z tych grup wykluczonych do zespołów, a jeśli nie, i słuchanie ich. A jeśli nie jest to w jakiś sposób możliwe, one nie chcą z jakichś powodów, czy nie mogą, możemy zapraszać właśnie aktywistki, aktywistów, osoby sojusznicze, które miałyby tworzyć pewien pomost między badaczkami i badaczami, a daną społecznością. I tutaj też z uważnością na to, żeby nie były to osoby, które właśnie są paternalistyczne wobec tych osób, lecz z uważnością, zaciekawieniem, są właśnie tym pomostem, przekazują rzetelnie informacje i też dopytują te osoby z tych grup, jak się z tym macie, o czym tutaj mówimy i co robimy, co chcecie, by zostało usłyszane, żeby wzmacniać ten głos, który nie jest słyszany. Ochrona. Ja tutaj, dla mnie to jest taka rozumiana przeze mnie nie tylko jako ochrona przed zranieniem w kontekście skutków na przykład udziału w badaniu, ale też właśnie ochrona przed wykluczeniem z samego badania. Brak włączenia części społeczności może pogłębiać już istniejące wykluczenie. Co zyskujemy? Czy warto? Moim zdaniem bardzo warto, bo się wzbogacamy. Tutaj kilka wątków, już nie będę też tego czytać, dlaczego dla mnie warto. Jest to tylko też kropla. Myślę, że można więcej. Ale na koniec chciałabym podzielić się jeszcze z Państwem słowami badaczki emocji, wrażliwości, Brené Brown. Może niektórzy z Państwa słyszeli, które są dla mnie bardzo ważne w kontekście relacji z osobami, z którymi pracuję, i ona tutaj mówi o emocjach, natomiast ja to przekładam w ogóle na relacje. Od 25 lat badam zagadnienia związane z rasą, klasą i płcią.
Nie zrozumiem kogoś, kto nie miał w życiu tylu przywilejów, co ja. Jeśli będę próbować, to zranię tę osobę. Co zatem możemy zrobić zamiast tego? To nie będzie nic odkrywczego, ale będzie trudne. Słuchać. Ale to jeszcze nie wszystko. Uwierzyć ludziom, kiedy mówią nam, jak się czują, nawet jeśli jest to niezgodne z naszymi własnymi doświadczeniami. Dziękuję i zapraszam.